Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku menedżerskiego 5 o'clock. Moim gościem niezmiennie jest Łukasz Kiełek. Dzień dobry. Cześć Łukasz. Rozmawiamy sobie po raz kolejny o tym, jak zarządzać sobą, jak od zera rozwijać własny biznes. Niejednokrotnie po tym, jak odeszliśmy z jakiejś korporacji, jakiejś organizacji, mamy doświadczenie, mamy know-how, może nawet mamy, albo właśnie nie mamy. Jakiś portfel klientów, do których możemy wrócić, ale już będąc na swoim. I ostatnio rozmawialiśmy o roli social mediów. Jeżeli mówimy o prospectingu, o budowaniu własnego portfela, o pozyskiwaniu nowych klientów, no to wiadomo, dzisiaj jednym z dużych, ważnych źródeł są właśnie różnego rodzaju platformy, social media. I zakończyliśmy trochę takim stwierdzeniem, które niekiedy się pojawia, że to nie działa, że lajki nie płacą, że LinkedIn chociażby, jaka taka, jako ta najbardziej biznesowa platforma, że to nie działa. I moja obserwacja jest taka, że niekiedy do takich wniosków ludzie dochodzą dlatego, że trochę za szybko chcieliby zobaczyć efekt, tak? Czyli oni sobie założyli konto, nawet jest ładnie zrobione, profesjonalne, coś napisali jeden raz, drugi raz, trzeci raz, ale po miesiącu aktywności widzą, że nikt jednak do nich nie zadzwonił, nikt nie odpisał, nikt nie jest zainteresowany, czyli trochę za szybko chcieliby zwrot z tej inwestycji. Pytanie, czy twoja obserwacja jest podobna? Tak, jak najbardziej, zgadzam się. Przypuszczam, że dałoby się mieć zwrot po, nawet i po tygodniu, tylko trzeba by zainwestować bardzo duże pieniądze w reklamę po prostu. Ale jeżeli mówimy o starcie biznesu, no to raczej nikt, no może źle mówię nikt, no bo nie znam wszystkich, ale raczej takie podejście jest, że okej, próbujemy na początek własnymi siłami, bez angażowania dodatkowych funduszy, tylko swoimi umiejętnościami, pisaniem bloga, kręceniem filmików w rodzaju vloga, tego typu rzeczami staramy się zyskać rozgłos i czas, tak jak mówię, na pewno jest różny. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube, to rok to jest na pewno, tego jestem pewien. Ja pierwsze zaproszenie na wywiad dostałem po bodajże półtora roku kręcenia, nagrywania regularnie tydzień w tydzień. Miałem po prostu ustalony datę, termin i wiadomo było, że w tym terminie pojawi się nowy odcinek. Przyznaję, że jest to męczące, zwłaszcza dla osób takich jak ja, które nie czują się, nie potrzebują aż tak bardzo się pokazywać, więc trzeba tutaj się troszeczkę ze sobą pobić i chyba najtrudniejsze dla mnie zawsze było właśnie to nie samo nagranie, tylko dojście do momentu nagrania, czyli najpierw pół godziny walki ze sobą po to, żeby później zrobić 5 minut nagrania, ale trzeba po prostu pewne rzeczy zrobić. Więc na pewno czas, na pewno nie możemy, tak jak wspomniałeś, zrobić 3 wpisów i już oczekiwać, że klienci do nas przyjdą, bo przede wszystkim naszego wpisu nikt nie będzie widział. Te, które ja znam, social media, ich algorytm bardzo docenia regularność. Czyli jak mamy ustalony termin, to w tym terminie co tydzień, co 2-3 dni, to już wedle tego, jakie mamy moce przerobowe, po prostu trzeba coś publikować najzwyczajniej w świecie. Okej, no dobra. I teraz i nas można obejrzeć i posłuchać na YouTubie. I to coraz częściej się mówi o tym, że jest to dzisiaj największa platforma edukacyjna, źródło jakichś sensownych treści. I my też jako ludzie coraz częściej właśnie wolimy coś obejrzeć, wysłuchać, niż przeczytać. Więc trochę o tym YouTubie. Ponieważ też jesteś jedną z tych osób, która faktycznie od długiego czasu na YouTubie jest obecna. I teraz tak, no właśnie, trochę o tym powiedziałeś. I moje pytanie jest takie, jeżeli ktoś nie ma warunków, nie ma profesjonalnego studia, nie może sobie pozwolić na to, żeby jakieś profesjonalne filmy nagrywać, nie do końca czuje się gwiazdą, nie do końca ma przysłowiowe parcie na szkło. Czy to znaczy, że nie może być obecny na YouTubie, że musi poszukać innych sposobów? Trudne pytanie. No pewnie będzie część osób, która stwierdzi, że nagrywanie jest totalnie nie dla nich, to mają możliwość wtedy pisania po prostu, tak? W tej chwili można przez AI generować naprawdę bardzo atrakcyjne zdjęcia wręcz, niemal wyglądające jak zdjęcia i po prostu pisać coś ciekawego w artykule. Natomiast jeżeli jednak ktoś się decyduje na nagrania, to w tej chwili nawet zwykłe telefony komórkowe naprawdę oferują bardzo dobrą jakość. Z dźwiękiem różnie, ale też koszt mikrofonu, ja nie pamiętam ile mój kosztował, ale dosłownie 100 zł czy 120 zł i można już mieć taki do podstawowych nagrań naprawdę mikrofon. Oświetlenie może to być najtrudniejszą metodą, ale znowu są
takie oświetlenia, które po prostu wkłada się w to oświetlenie w środek telefon i wtedy doświetla nam twarz. Jeżeli nie to, no to po prostu czekamy na jasny dzień i no, możemy nagrać po prostu korzystając ze światła słonecznego. Także tutaj akurat jeżeli chodzi o tą barierę technologiczną, to myślę, że ona w tej chwili, to jest wymówka, o tak bym powiedział. Zgodzi się ze mną, bo o tym też częstokroć mówimy, że jakby forma jest mniej istotna niż regularność, nie? Bo oczywiście możemy nagrywać profesjonalne filmy, nawet jakieś duble robić i tak dalej, ale istotniejsze jest tak naprawdę niejednokrotnie często, żeby się wyróżnić, a czasem to właśnie nagranie czegoś w lesie bez profesjonalnego światła bardziej się wyróżni, ale trochę w ogóle jak z reklamą, powtarzalność, systematyczność jest ważniejsza, nie? Czyli czy nie tyle jakość, choć ona jest ważna, ale ta częstotliwość, że ona nie jest tutaj kluczowa, zgodziłbyś się? Jak najbardziej, zdecydowanie. No to w takim razie, skoro trochę o tej YouTubie rozmawiamy i tej wytrwałości i tym, ile to trwa, to pamiętasz, jak to było w twoim przypadku? Jak szybko na przykład YouTube u ciebie przełożył się na to, że faktycznie ktoś do ciebie zadzwonił, napisał i z rozmowy wiesz, że to wynikało z twojej aktywności chociażby na tej platformie? No, tak jak wspomniałem, to było mniej więcej półtora roku, nie? Także to było Mówiłeś o zaproszeniu do wywiadu, z tego co pamiętam, nie? A mi chodzi o sprzedaż pierwszą. Pierwszy klient, który do ciebie zadzwonił, powiedział: panie Łukaszu, chciałbym z panem się spotkać, jestem zainteresowany, bo pan, wiem, że tutaj czytałem, oglądałem, wiem, że pan tutaj jest, na tym się zna, to ja jestem zainteresowany. Kiedy tobie lejki zaczęły płacić? To na pewno dużo wcześniej, natomiast to nie do końca, jakby to inaczej. To było z polecenia, czyli znajoma poprzez moje nagranie dowiedziała się, bo nie widzieliśmy się ileś tam czasu, tak, ale ponieważ rzuciłem nagranie, dowiedziała się, że ja się zajmuję leasingami, a po drugiej stronie jej znajoma wrzuciła zapytanie na Facebooku, czy ktoś ma kogoś znajomego z polecenia do leasingu, więc to w jakimś sensie było powiązane, to nie, no nie bezpośrednio znalazł mnie klient, ale faktycznie było to, pozdrawiam panią Renatę, bo pewnie będzie pamiętała, no to też było... musiałbym sprawdzić po prostu, tak? Ale to faktycznie było po kilku miesiącach. Więc no, w jakimś sensie to też... Parę miesięcy, no, mimo wszystko. No tak, kwart do pół roku, nie? No właśnie, czasem tak mówimy o tym, że w ogóle jeśli chodzi o biznes, o rozpoczynanie własnego biznesu, o tym wielu ludzi, którzy taką swoją drogę przeszli, mówi, że no, trzeba dać te 6 miesięcy sobie, jako taki okres raczej pakowania tego węgla, zaangażowania. Jak powiedziałeś ostatnio, 10 do 16 godzin na dobę, może niejednokrotnie, choć to się niekoniecznie wszystkim kojarzy jako takie bycie na swoim, no ale tak niejednokrotnie faktycznie jest. I te 3 do 6 miesięcy, zanim zobaczymy zwrot, nie? Tak. Zanim ktoś zadzwoni, napisze i powie: tak, jestem zainteresowany, a w tym momencie jednak trochę ta energia siada i są koszty, nie ma dochodu, albo są małe i taki mamy zjazd mentalny, emocjonalny, zaczynamy się zastanawiać, czy to była dobra decyzja i pytanie, czy też taki moment miałeś, a i w ogóle jak sobie z takim momentem zjazdu radzić? To od razu przestrzegam, że to nie tylko na początku, tylko co jakiś czas coś takiego się po prostu przejawia, ale myślę, że ludzie, którzy pracują w korporacjach czy w innych firmach mają podobnie, tak? To jest taka nasza ludzka natura. Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest kilka. Natomiast ja osobiście najbardziej preferuję sport po prostu jako odskocznie, jako takie hobby, które totalnie pozwala odświeżyć umysł, totalnie zapomnieć i przenieść się w inny świat. No akurat w moim przypadku teraz to hobby to stało się też jakby taką drugą działalnością, ale to może na inną rozmowę. Okej, czyli mieć taką odskocznię. Nawet jak się pracuje te 10 czy więcej godzin, to mimo wszystko jedną z rzeczy, które w kalendarzu sobie wbić, to jest mieć taki czas na reset. Zdecydowanie tak i no ja polecam aktywność fizyczną, tak? Zresztą wielokrotnie dowiedziono w różnych badaniach, że jednak ta, kiedy umysł jest przeciążony, to najlepiej wtedy obciążyć ciało, wtedy umysł odpoczywa. Odpoczywa. Tak, mam to samo podejście, bieganie jest takim czasem na reset, z drugiej strony czasem jest idealnym momentem na jakieś przemyślenia, wyciąganie wniosków. Zwłaszcza jak sobie na przykład, niektórzy tego nie polecają, ja to jednak lubię, czyli słuchanie muzyki w czasie biegania. A muzyka uruchamia obie półkule, bieganie powoduje, że mamy lepsze dokrwienie, tak, więcej tlenu we krwi, więc mózg dostaje go więcej, więc to sobie można jakieś różne rzeczy wtedy przemyśleć. No dobrze, a nie ma czegoś takiego twoim zdaniem, jako taki jednak moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć dość, to nie był dobry pomysł? I z tym pytaniem bym cię zostawił do kolejnego odcinka, dobra? Bo jasne. To jest taki moment, że
Czasem tak jest, nie? Czy tnij koszty w inwestycjach, mm-hmm. ci mówię niejednokrotnie, tak? Mam jakieś pomysły, może się okazać, że to jednak nie do końca był dobry moment, nie do końca dobry sposób. I czy przychodzi taki moment, kiedy powinniśmy sobie spojrzeć w lustro i stwierdzić nie. I jednak muszę poszukać innego sposobu, ok? Jasne. To o tym następnym razem, a za ten odcinek i tobie, i naszym widzom dziękujemy. I do zobaczenia. Dzięki.